Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych przedstawiło Komisji Edukacji, Kultury i Sportu sprawozdanie z działalności w 2020 roku. Budżet na działalność, jaki biuro otrzymało ze strony miasta wyniósł 467 158 zł. 47 tysięcy to dotacje z budżetu państwa. Część zysków pochodzi z aneksu sprzedażowego. Miejskie Biuro Artystycznych otrzymuje najniższe dofinansowanie z budżetu miasta ze wszystkich leszczyńskich instytucji kultury. Działalność MBWA, jak i pozostałych instytucji Kultury w 2020 roku została ograniczona przez COVID-19. Galeria była nieczynna od połowy marca do połowy maja, przez miesiąc w listopadzie i grudniu. Ponadto do końca grudnia działać mógł jedynie aneks sprzedażowy. MBWA przyniosło więc działalność edukacyjną i warsztatową online, a częściowo także działalność wystawienniczą. Tu wsparciem okazało się pozyskane dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury, Kultura w sieci. MBWA kontynuowało serię wykładów dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku, działała Akademia Artbox i warsztaty z historii sztuki, zrealizowano także cykl warsztatów poświęconych komiksowi czy serię warsztatów plastycznych. W roku 2020 MBWA zorganizowało łącznie osiem wystaw. Były to wystawa grafik i obiektów Dary Grabsztunowicz-Nukleacje, międzynarodowa wystawa Sztuka Sieć Europa, rzecz o kolekcjonowaniu przedstawiająca zbioru MBWA i coroczna prezentacja Akademia Artbox pokazująca efekty prac uczestników zajęć z rysunku i malarstwa przygotowujących do studiów na ASP. W październiku i listopadzie odbyła się wystawa artystów i artystek związanych z regionem leszczyńskim. 21 prezentacje, a rok zamknął przekrój prac malarza i grafika Jana Lebenstein. Część zaplanowanych wydarzeń i wystaw została przesunięta na kolejne lata. Nie odbyła się Noc Muzeów, seria pokazów filmowych, coroczny kiermasz świąteczny organizowany wraz z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej. MBWA zatrudnia 7 osób, prowadzi galerię na ulicy Leszczyńskich, kolejną na ostatnim piętrze ratusza oraz w inkubatorze przedsiębiorczości. Radni przyjęli sprawozdanie siedmioma głosami za, jedna osoba wstrzymała się od głosu, jedna nie głosowała z powodu problemów technicznych.